Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Możecie słuchać za mną albo przede mną odgłos mojej coffee machine, bo właśnie robi mi się latte dyniowe. Słuchajcie, ja pokazywałam wam dwa dni temu ten syrop z Monina. Jest rewelacyjny, faktycznie jest przepyszny i kawa smakuje dokładnie tak jak w Starbucksie. Bastuś tam szczeka, bo się chce bawić. Powiem wam, jest godzina 8:50. Myśmy wstali z Basterem gdzieś 8:05, ale jako, że mam wolne, stwierdziłam, że nie. Ja jestem taką osobą, słuchajcie, że jak obudzę się, czy tam zadzwoni budzik, to u mnie nawet nie ma, nie wiem, minuty leżenia. Ja po prostu bum i wstaję. A teraz nie, słuchajcie. Buster był taki słodziak, że tak się patrzył na mnie. Mówię, chyba chcę tu laski. Także potuliliśmy się chyba z 15 minut, a potem stulenie przeszło w zabawę i bawiliśmy się, tarzaliśmy się, słuchajcie, w tej kołdrze. Włosy miałam w buzi po prostu, jak miałam zęby, to była masakra. Ale dobrze, już pobawiliśmy się, jest fajnie. Oczywiście, jak zwykle, Buster nie chce wyjść na dwór. Nie wiem, czy wam mówiłam. Mój pies jest taki, że on czasem nie wyjdzie po nocy, to wyjdzie dopiero 3 po południu, 4. Jemu się nie spieszy, słuchajcie. Jak nie pada, to wyjdzie. Ale jak pada, no to... No przepraszam, znowu karta full. Tak, i teraz właśnie wstaliśmy i powinnam już się brać za sprzątanie kuchni. Tutaj mi się max pół godzinki, ale stwierdziłam, że nie. Wczoraj nie doczytałam książki, ponieważ było bardzo dużo vlogów do nadrobienia, a chciałam mieć to z głowy. Także teraz mi zostało chyba 17% książki, czyli jakieś, nie wiem, 50 minut, 45 minut. Zależy, jakie długie są rozdziały. I po prostu siadam z kawą, piję książkę i dopiero wtedy na spokojnie włączamy Jak Miłość i biorę się za sprzątanie. Stwierdziłam, że po co ja mam się spieszyć, ja mam 10 dni, żeby to wszystko ogarnąć. Wiem, że te 10 dni minie szybko, no ale jednak nie chcę żyć w takim pośpiechu, jak miałam w te 3 dni zawsze, że wszystko trzeba było squeeze in w te 3 dni, także na spokoju. Szczególnie, że dzisiaj też idę na tego drinka z Justyną, a nawet nie wiedziałam, że mam imieniny. Teraz się dowiedziałam, bo piszecie do mnie wiadomości, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Więc ubrałam się naprawdę w bluzę, o mój dzień jeszcze widać wczoraj, w bluzę. Brudną bluzę wam powiem, ale to jest bluza domowa. Taka bluza, wiecie, tutaj coś było rozlane, na niej się nie wymyło. Ale do sprzątania bluza, do chodzenia po domu, jak nie chcę chodzić w dresie, bluza, w której, wiecie, wyjdę z Basterem, bo i tak na to pójdzie, kurtka przeciwdeszczowa i na dole mam po prostu spodnie przeciwdeszczowe, te, które kupiliśmy na wyjazd, bo będziemy szli, jak Andrzej wstanie, od razu z Basterem na spacer wykorzystać, póki nie pada, jest ok, mokro, ale my mamy walking shoes, także możemy je ubrać i do tego właśnie te waterproof ciuchy, będzie ok, więc nie chcę ani się malować, słuchajcie, ani nic, bo jednak przy takiej pogodzie, zresztą przy sprzątaniu, ten makijaż, wiecie, no jednak by nie wyglądał tak ładnie już o godzinie 17, dlatego po prostu, wiecie, pomaluję się już wieczorkiem przed samym wyjściem, znaczy nie wieczorem, po południu, i wtedy też się przebiorę, a nie będę cały dzień chodzić w tych ciuchach, w których chcę wyjść. A jeżeli chodzi o ten dżin, słuchajcie, który już kończę, to jest ten dżin, on jest Passion Fruit Pineapple i on jest do kupienia Waździe. Andrzej mi go ostatnio kupił. On jest mega tani, chyba 12 funtów, 10 funtów, nie pamiętam. On ma tylko 20% alkoholu. Czy jak to się mówi, 20 volt? Nie wiem. W każdym razie, jak ktoś tak jak ja lubi po prostu czasem się napić drinka, ale nie nawalić tym drinkiem, to 20 jest super, jest tani i jest pyszny. Także polecam. A póki co spadam do mojej kawy i do książki. Kochani, cześć, ja się witam z wami już następnego dnia, bo po prostu wczoraj to było takie zawirowanie, jeżeli chodzi o wszystko, że nie miałam czasu dosłownie chwycić kamery, gdzie u mnie zdarza się to bardzo rzadko, żeby było aż tak, żebym mogła wziąć kamery. Jak Andrzej wstał, słuchajcie, obejrzeliśmy sobie różne tam talenty z całego świata, niektóre powtórzone tam z Britain Got Talent i tak dalej, nasze ulubione. I tak zanim się, słuchajcie, zebraliśmy, pojechaliśmy do Bedford, ale oczywiście... bo wczoraj też wysprzątałam całą kuchnię, całą lodówkę i okazało się, że nie mamy za bardzo nic do jedzenia, także jak wyjechaliśmy, to pojechaliśmy najpierw zjeść, chyba pojechaliśmy do Burger King wczoraj, tak mi się coś kojarzy, a potem poszliśmy na spacer w Bedford i miał być to bardzo szybki spacer, bo myśleliśmy, że będzie dużo ludzi, ale chyba przez to, że właśnie wtedy wyszło słońce, jak myśmy byli, było tak dużo psów, no
A w tym parku każdy pies się ze sobą bawi, więc to nie jest tak, że możemy sobie przejść i tyle. Każdy się ze sobą goni, no to z każdym jak się stanie na 5 minut, żeby te psy się bawiły, no to możecie sobie policzyć. Koło ma 3 km, a czasowo zeszło nam jakby było 5. Ale najważniejsze, że Buster był mega szczęśliwy. Później powiedziałam do Andry, zajedźmy do HomeSense, ponieważ szłam wieczorem na to urodziny Justyny. Znaczy urodziny, taki nasz wypad babski we dwie. I właśnie... Nie wiedziałam wcześniej, co je kupić, także było, że ja ją zabieram właśnie na drinki, ale też mówię głupio mi tak iść w ogóle bez niczego, więc chciałam zajechać i po prostu kupić jakąś świecę. Teraz jest taki czas, że myślę, że naprawdę nie znam kobiety, która nie lubi świecy, albo takiej, która może nie pali, ale myślę, że jak dostanie, to zapali. Ja sama teraz praktycznie codziennie palę świecę, bo oszczędzam na ogrzewaniu i słuchajcie, to działa. Taka moja, jak się to mówi... rada, że słuchajcie, kupcie tanie świeczki, naprawdę jest taniej. Mi wczoraj jak wróciłam z tych drinków, było zimno, zapaliłam 3 świeczki i od razu było mi ciepło, bo odmawiam włączania ogrzewania, odmawiam po prostu. I słuchajcie, pojechaliśmy do tego HomeSense, to oczywiście ja sobie przeszłam też. Kupiłam Basterowi taką fajną piłkę, ale nie wiem, gdzie ona jest, zaraz będę tutaj sprzątać, pokażę Wam pewnie później, bo ona jest w ubranku, w czapce Renifera, ale to jest piłka. No taka fajna była. No i oczywiście kupiłam mu jakieś przysmaki i takie fajne mają teraz, o tu leżą właśnie, takie fajne mają teraz, bo to jest na przykład indyk owinięty w marchewkę. No w TK Maxie one nie są najtańsze, bo kosztują 2,80 za... No za taką normalną małą paczkę, ale chcesz, no ale jak piesek lubi. Poza tym to są fajnie, bo jest, to są limitowane smaki. Ich cały rok nie można kupić. Chcesz? Smacznego. Potem pojechałam jeszcze do Home Bargains, bo potrzebowałam tam zajechać. I słuchajcie, potrzebowałam dlatego, że jakiś czas temu widziałam tam kalendarz adwentowy dla psów. I jak pojechaliśmy ostatnio na te zakupy, słuchajcie, tydzień temu to było, tak? Tak, na świąteczne zakupy, wszystkie były wysprzedane, wszystkie, ani jednego nie było. Dlatego wczoraj mówię do Andrzeja, jesteśmy w Bedford, to szybko ty mnie do Home Bargain zabieraj, może w tym będzie. I były, słuchajcie, ostatnie dwa, jeden był cały porozwalany, taki wiecie, no brzydko wyglądał i jeden był schowany, ten, który wziąłam ja. Pokażę Wam go później, przyniosę Wam go może, albo wezmę kamerę ze sobą na zewnątrz, bo on jest w bagażniku, trzeba będzie go przynieść do garażu. Kosztował 9,99, ale to jest kalendarz z przysmakami mięsnymi. Dlatego chciałam taki kalendarz, ponieważ w tamtym roku miałam dla niego kalendarz czekoladkowy i on nie był najtańszy. I powiem Wam, te pierwsze 4-5 czekoladek to jeszcze zjadł, a potem zauważyłam, że on rano przychodził, brał je, ale je chował, ale ich po prostu nie jadł, nie smakowały mu. Także parę razy w ogóle jak mu próbowałam jakieś kupić tricy, które są czekolada dla psów, po prostu on tego nie je, nie wiem co oni tam włożyli, ale on jest mięsny, pije, a nie słodki, także bardzo mi zależało właśnie na mięsnym kalendarzu i widziałam w necie po 25-27 funtów, ale mówię, po co taki drogi, znowu karta full. No, także zanim wiecie, w tym BM-ie to ogarnę, BM-ie, tak, w Home Bargains ogarnęłam. Dla siebie, słuchajcie, kupiłam tylko jedną rzecz w TK Maxx, czyli HomeSense, za 5,99 i jest to, słuchajcie, skrab z firmy Shee. Jest to malina z wanilią, która jest jakby przymrożona wanilia i jest to skrab cukrusowy zrobiony w Australii. 6 funtów za 575 gram. Kupiłam go dlatego, że skrab mi się kończy. Został mi tylko jeszcze jeden kokosowy, który mam od Ani. A tak to już koniec moich skrabów. Ten skrab, który kupiłam w Home Bargains w butelce litrowej, on jest bardzo fajny, ale on jest bardzo... No nie jest to taki typowy skrab, a ja uwielbiam takie zapachy, a zamiast kupować z fluff, wiecie, płacić za przesyłkę, a na razie nie chcę, bo obawiam się, że jak wejdę i kupię fluff, to kupię 50 tysięcy rzeczy z fluff i na komi, a tak to wiecie. To też jest limitowana edycja, nie widziałam ich wcześniej, zresztą tu jest wszystko zimowe, także wzięłam sobie, żeby móc się wyskrabować. No i co? Byliśmy później na tych... Słuchajcie, wpadłam tylko do domu, szybko się przebrałam, ubrałam sobie dżinsy, bluzkę, której wy nie widzieliście jeszcze. Kupiłam ją w Ciucholandzie za 2,99 i to jest ta bluzka z tej serii, co kiedyś kupiłam z Nexta, dwie, która była jedna z zielonym, druga
z granatem, a teraz dosłownie w tym samym ciucholandzie dorwałam dokładnie tą samą, ten sam rozmiar, tylko że czerwoną. Tak jakby chyba jedna osoba je miała i oddała, no bo dziwne, że ten sam rozmiar i ten same bluzki. Miałam tą bluzkę, do tego miałam czarną marynarkę. Miałam używać nowej paletki na makijaż, ale po prostu mój strój był dość ciemny i tak trochę nie pasował, i elegancki, i taki kolorowy makijaż nie pasował. Także zrobiłam sobie brązy u góry, oczywiście moim paletką Nude, którą po prostu ostatnio non-stop używam. I tylko dolną linię zrobiłam sobie właśnie z tej nowej paletki i po prostu cień był petarda. Ale dzisiaj już pomaluję się całkowicie tą paletką normalną. I byłyśmy na tych drinkach i w ogóle, słuchajcie, byłam w szoku, bo ostatnio jak byłam, mówiłam Wam, na drinku z Marsy, byłam w Luton, byliśmy w takim pubie i płaciłam za jednego pojedynczego, za jeden pojedynczy gin 7,50, tak, bo mówiłam, że za 2,15. No i wczoraj w tym pubie, co byliśmy, to jest największy pub w Dunstable, słuchajcie, zamówiłam dwa podwójne giny, wiecie ile zapłaciłam za dwa podwójne? Ja myślałam, że ja się przesłyszałam. 6,70 funtów za dwa podwójne giny. Także jaka różnica, gdzie w Luton zapłaciłam za jeden pojedynczy więcej niż w Dunstable za dwa podwójne. No, także bardzo mi się spodobało to miejsce i jestem bardzo zadowolona z jego cen. No i później Andry nas odebrał zaraz po 9:00, zawiózł Justynę, no bo myśmy się spotkały po 5:30. I potem pojechaliśmy do domu i oglądaliśmy w samochodzie głupie TikToki chyba przez godzinę, zamiast wejść do domu. No tak, weszliśmy, słuchajcie, zanim się zmyłam i w ogóle byłam tak zmęczona, wypiłam tylko 3 drinki, także nie byłam jakaś, nie wiadomo, pijana, wstawiona czy coś, ale byłam po prostu zmęczona tym całym dniem, bo to była biegówka. Dobrze, że rano chociaż skończyłam tą książkę. Umyłam się i mówię, nawet mi się nie chce pielęgnacji, ale mówię nie. Po prostu zrobiłam ją po łebkach, bo zrobiłam tylko tonik i krem na noc, bez serum, bez kremu pod oczy, ale po prostu nie miałam siły. I zeszłam tutaj na dół, włączyłam sobie serial, włączyłam sobie, Hotel Paradise i odpowiedziałam na wszystkie komentarze, które były bardzo miłe, także bardzo Wam dziękuję i przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam tym, że sobie ponarzekałam. Wiem, że ostatnio mówiłam jakiś tam czas temu, że nie liczą się dla mnie wyświetlenia, ale liczy się to, że do mnie piszecie i w ogóle, i to dalej jest dla mnie najważniejsze, ale niestety czasem jak widzę, że u każdego tak rośnie, a u mnie spada, to automatycznie ja nie mogę kontrolować moich uczuć, ani tego, co myślę. Także bardzo Was przepraszam za to, jeżeli kogoś uraziłam, naprawdę to nie była moja intencja i ja naprawdę doceniam Was, że jesteście, zresztą gdybym tego nie robiła, to bym w ogóle już nie nagrywała. Także bardzo Wam dziękuję. Niektóre z Was mi paluszkiem groziły, także też dziękuję za tego palca. Miło mi się zrobiło. Nigdy bym nie powiedziała, że jak mi ktoś będzie groził palcem, będzie mi miło, ale było. No i co, dzisiaj rano wstaliśmy, jest teraz 9:32. Ja w sumie tylko się ogarnęłam, przybrałam z piżamy. Oczywiście w to, no bo co będę robić? Akcja sprzątanie, czyli mamy tamtą część domu zrobione, kuchnia i salon. Co pierdolę, przepraszam. Kuchnia i lodówka. Teraz mam salon, a w salonie mam taki rozpierdzielek, jeszcze chyba dawno nie miałam. Także muszę się za to zabrać. Włosy psa są wszędzie, także muszę odkurzyć i tak dalej. Włączę sobie film. Ale zapomniałam Wam powiedzieć jednej rzeczy. Wstałam rano, wzięłam oczywiście jak zwykle Facebooka i wyświetliła mi się jedna ze stron. Ja, wiecie, mam dużo stron z różnymi promkami. I przyszło mi, że w sklepie tutaj u nas w Anglii mam taki sklep studio, w którym w tamtym roku, te z Was, które są ze mną od tamtego roku, pamiętacie, że tak na samym początku świąt kupiłam takie 3 świecące renifery na zewnątrz po mega fajnej promocji i w tym roku zrobili wyprzedaże wcześniej rzeczy, które ja strasznie chciałam. Osoby, które mnie pilnie oglądają, myślę, że wiedzą, co to jest. A mianowicie chciałam na zewnątrz mieć te takie wielkie nadmuchiwane ozdoby świąteczne. No ale 40 funtów za jedną. Mówię, trochę mi szkoda. Szczególnie, że jak wiecie, w tamtym roku pierwszy raz mieliśmy choinkę. Znaczy choinkę i tak dobrze, bo mama nam kupiła choinkę moja. Ale wiecie, wszystkie bańki, wszystkie ozdoby, to wszystko zabrało dość sporą część naszych pieniędzy. I nie było nas stać, żeby jeszcze kupić te wielkie te. Mówiłam, że kupię je po świętach, ale po świętach promocja była i w 5 minut wszystkie się wysprzedały. Także nie miałam szans. A w tym roku, słuchajcie, sprawdzałam, są po 40 funtów. I mówię, dobra, no to kupię sobie na przykład jednego w jednym tygodniu, drugiego w drugim, ale tak miałam się za to zabrać gdzieś za 2 tygodnie. A tu dzisiaj rano mi się wyświetliło, że studio zrobiło promocję po 12 funtów.
po 12. Także kupiłam sobie 3, które chciałam i wraz z przesyłką zapłaciłam 40, czyli tyle, co zapłaciłabym za jednego. A kupiłam pana ciasteczka świątecznego oczywiście. Kupiłam, jak się to mówi, tego, co pomaga Mikołajowi i elfa. I kupiłam psa, który ma na sobie górę prezentów i na tych prezentach są jeszcze psy. Jezu, takie piękne. Jak nie zapomnę, to Wam tutaj gdzieś je pokażę. Może nie zapomnę, bo dzisiaj w sumie nigdzie nie wychodzę wieczorem, a jak będę to montować. Także te 3. No taką mam radość, słuchajcie, bo mam wszystkie 3 za małą cenę. A ja wiecie, że ja lubię promki, także mega się cieszę. I w ogóle też mieliśmy jeszcze jedną promocję. Nie wiem, czy Wam mówiłam, że w tygodniu pojechaliśmy do BM-a. W poniedziałek, a chyba Wam mówiłam w tym vlogu, że kupiliśmy ten prezent dla rodziców Andry i on też był na przecenie, gdzie tydzień wcześniej nie był i dobrze, że go nie wzięliśmy wtedy, także się mega cieszę. Dobra, kończę, słuchajcie, robię sobie kawę i biorę się za sprzątanie salonu. Nie wiem, czy nie obudzić Andry wcześniej, bo wczoraj miał pretensje do mnie, że nie obudziłam go wcześniej i spał do 12 i był do końca niedojebany. Nie, co mi się dzisiaj dzieje? Że był po prostu... Nie był w centrum dobrej energii, ale słuchajcie, o 3 rano mnie obudził, jak szedł spać, także no nie wiem. Myślę, że dam mu jeszcze godzinę i go będę starać się budzić, także trzymajcie kciuki. A na razie już naprawdę przestaję pierdzielić od rzeczy i widzę się z Wami później. No i dzień dobry, jestem słuchajcie, bez lampy, mam nadzieję, że dobrze widać, bo nie chcę mi się na chwilę jej po prostu włączać. Może pójdę gdzieś, gdzie będzie lepiej mój makijaż widać. Chciałam Wam pokazać. Może tu? Tak bez lampy? Tak, tak jest okej. No i makijaż jest zrobiony, słuchajcie, tą paletką Be Perfect. Jestem zachwycona. Te kolory, które tu widzicie, zostały nałożone przeze mnie tylko raz, czyli jedna warstwa. Nie musiałam, wiecie, nakładać tych kolorów, żeby ten kolor żółty, pomarańczowy i zielony, żeby był kolorem, jakby to powiedzieć, mocnym. Mimo tego, że kamera zjada, to i tak wydaje mi się, że mocno wygląda ten makijaż. Oczywiście musiałam dobrać bluzkę pod kolor makijażu, więc padło na tą koszulę, którą bardzo, nie wiem, z 5 miesięcy, nie no 5 dni, ale z 3-4 miesiące temu, pamiętacie, kupiłam w Ciucholandzie i nigdy jej jeszcze nie nosiłam. Salon pięknie posprzątany, Andro oczywiście nadal śpi. Próbowałam go obudzić, ale nie da rady. Także słuchajcie, ja idę szybko na pocztę wysłać przesyłkę, bo pisałam właśnie do Marzeny, że no w tamtym tygodniu mieliśmy problem z pocztą tutaj, żeby wzięła przesyłki. Nasza poczta jest bardzo mała i chyba przez te strajki, które tutaj mamy, był problem, ale teraz jest ok, także nie będę już czekać na niego. Wolę to zrobić z rana, bo wtedy możliwe, że jeszcze dzisiaj ona wyjdzie. Także idę wysłać i mieć to z głowy. I tak mam, czuję, żebym chciała sobie zdrapki podrapać, także może kupię kilka zdrapek, bo tam jest, to jest taki mały sklepik i właśnie tam jest dział poczty i zdrapki, także trzymajcie kciuki za mnie, ja idę i widzę się z Wami później. Kochani, witam Was już na koniec dnia. Godzina jest 20. Wyszliśmy z domu chyba o godzinie 1. Jakoś tak. Basta, przestań ruszać tu. I wróciliśmy dopiero teraz. Ja byłam wysłać tą paczkę, zdrapałam, słuchajcie, kupiłam 8 zdrapek po 2 funty, czyli 16 funtów, a wydrapałam 15, także nie jest źle, bo straciłam tylko 1 funta, a moją potrzebę, żeby sobie troszeczkę podrapać, zrobiłam. I mieliśmy pojechać, słuchajcie, na godzinę, 2, wrócić, pojechać z Basterem na spacer, ale po prostu plany są po to, żeby nie wyszły. I ja tak czułam, że tak będzie. Zazwyczaj musieliśmy gdzieś pojechać, żeby kupić coś do ubrania. Głównie dla Andrzeja i możliwe, że coś dla mnie na jutrzejszą imprezę. I fajne było to, że bo my zawsze, wiecie, w ten sam dzień, bo my zazwyczaj wychodzimy w piątki, zazwyczaj w piątki jedziemy na zakupy i w biegu szybko szukamy czegoś, wracamy, wiecie, myjemy się, idziemy na imprezę. Fajne jest to, że jutro jest impreza, także dzisiaj, mimo tego, że jesteśmy późno w domu, możemy się relaksować, a jutro przed imprezą mogę na spokojnie się szykować. Mam w planach już o 3 zrobić sobie mega gorącą kąpiel i po prostu w niej leżeć, wiecie, maseczka i tak dalej. Basta, przestań mi tutaj ruszać, proszę Cię. Chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiliśmy, a dlaczego, a dobra, dlaczego zajęło nam tyle czasu? Najpierw pojechaliśmy do Bedford, do Matalana tam. Tam udało nam się kupić bluzkę, sweter. Dla Andry. Ona chciała właśnie coś w kolorze
latę, bym powiedziała, i chciał jakiś właśnie sweterek. No i trafiło na ten latę. Tutaj jest tak wysuwany i fajnie, bo Buster, tego się nie gryzie. Nie widzicie, co on robi. I on kosztował 25 funtów, ale naprawdę jakość tego swetra jest świetna. Bastuś, dostałeś wczoraj zabawkę. Także 25 funtów, ale fajny ten swetr. Nie było nic innego, co by mu się podobało. Ja, słuchajcie, w Matalanie przymierzyłam bardzo dużo ciuchów. Powiem Wam, że warto iść do Matalana, ponieważ ich numeracja jest zawyżona i musiałam brać dużo mniejsze rozmiary, niż mam normalnie. Także jak na przykład jesteście Lkami, to spokojnie jest KM-kę możecie kupić w Matalanie, także czujecie się mniejsze. No ale niestety Basta, przestań! Wszystkie ciuchy, które pają mi grzebie, słuchajcie, w torbach, a nie ma nic dla niego. Bastuś! Wszystkie kombinacje jakieś, które miałam, nic mi nie pasowało. Już mówię do Andrzeja, że ja mam lepsze ciuchy w szafie. Wolę powyciągać wszystko, powrzucać, a coś znaleźć. No ale w końcu... Dobra, to Wam powiem... powiem Wam teraz. Pojechaliśmy, poszliśmy obok do TK Maxx. I właśnie tam znalazłam coś, co mi kupił Andrę. Czego... Buster, przestań! No, you can't do that! Go get mi piłka! Go get mi piłka! On jest tak przyzwyczajony, że mu coś zawsze przynosi. Mi jest to coś dla niego, ale nie do zabawy. Szukałam dużo też rzeczy. Mierzyłam parę rzeczy. Basta, odejdź mi stąd. Odejdź. Mierzyłam parę rzeczy. On jest kochany. Mierzyłam parę rzeczy w TK Maxx, ale też mi się nic nie podobało. Aż nie trafiłam na sukienkę. Czarną sukienkę z Donny Karen. Skórzaną. Znaczy, no wiecie, to nie jest skóra. Jest to sukienka, która ma na metce 129 dolarów. Donna Karen, a w TK Maxie była za 40 funtów. Ja wiem, żeby w Polsce takie sukienki macie za 3 zł w Ciucholandach, no ale u nas niestety, no nie, nie... Buster, stop it! Bastuś, nie wolno! Patrzcie, jak Was obróciłam. No u nas niestety takie są ceny. I ja nie chciałam dać 40 funtów za sukienkę, bo mówię, gdzie ja znowu w niej wyjdę? Ostatnio wychodzimy, jakbyśmy w jakichś jaskiniach mieszkali. Andro mówi, weź, na pewno wyjdziemy gdzieś jeszcze na drinka, a taka mała, czarna, skórzana Ci się przyda. No i kupiłam, słuchajcie, ona jest taka. Zresztą zobaczycie we vlogu za 2 dni, jak wyglądałam, bo Wam się pokażę. Ja ją wzięłam w rozmiarze 14. I kosztowała 39,99. No po prostu świetna. I jest fajna, bo nie jest obcisła, ale też nie jest luźna. Czyli jest taka przylegająca, wiecie, ale nie uwydatniająca wszystko, co jest niefajne. I nie jest obciska w sensie takim, że czasem, jak nie wiem, mam jakieś za małe ciuchy i ja to włożę, zmieszczę się, ale wyglądam jak szynka albo jakiś baleron, wiecie, owinięty. To w tej nie. Ta fajnie po prostu jest dopasowana, że mogę odetchnąć po prostu. Także wzięliśmy, Andrzej mi wziął to i przy okazji kupił Basterowi kolejny sweterek na święta, bo mu się spodobało, że on jest taki stary. W sensie, że taki wzór jest jak dla starszego pana i są po prostu reniferki dwa i od tej strony jest tak i on kosztował chyba 13 funtów, mi się coś kojarzy. 12,99, także taki sweterek dla Bastera na święta. Do moich rodziców ma taki jasny z dalmatyńczykami i Andrzej mu kupił za 3,99 przez skarpety. Szczerze nie widzę tego, żeby Baster chodził w psiach skarpetach, ale jak tatuś chciał spróbować, to niech spróbuje. No i potem pojechaliśmy, słuchajcie, do Primarka, bo ogólnie cały czas szukaliśmy płaszcza dla Andrę. Mówimy, dobra, zejdziemy do Primarka, bo nie będę Was kłamać, szukaliśmy czegoś taniego, bo nie chcieliśmy za bardzo wydawać kasy. Ale w Primarku były za 3 dychy płaszcze, ale nie kłamiąc Was, wyglądały jak śmiecie. Naprawdę. Wyglądały tragicznie, wyglądały gorzej jak jakieś sieciówki. Strasznie to wyglądało. Więc pojechaliśmy w ogóle do Milton i Was nie kłamię, chyba zrobiłam ogólnie w Milton 13 tysięcy kroków po shoppingu. On sobie uwalił, znaczy ja go rozumiem dlaczego, że chce jakiś brązowy, kawowy, coś w brązach, płaszcz, ale nie niebieski, nie szary i nie czarny. Albo nigdzie nie było, albo jak były, to były rozmiar SM, tak jakby nie było większych facetów, albo na przykład w jednym sklepie był za 270, w drugim za 200,
No to takie wiecie, no nie na naszą kieszeń, ale udało nam się. Ja Wam najpierw pokażę go, pokażę Wam w Nexcie, słuchajcie, jakby ktoś szukał u nas. 90 funtów. Wiem, że uważam, że to jest dobra, naprawdę dobra cena jak za dobry płaszcz. Podszewkę ma taką. No i to jest taki kolor właśnie. I o. No ciężko mi Wam będzie pokazać. Jak mi się uda, to Wam to zrobię jutro Andrzej zdjęcie, jak będzie wyszykowany ładnie. I Wam zrobię zdjęcie i Wam pokażę, jak on wyglądał w tym płaszczu. Ale tak właśnie patrząc, to tu jest właśnie podszewka. I on właśnie kosztował 89 funtów. Jest taki, ale jest po prostu przepiękny. W Nexcie jednak jest dobra jakość. I powiem Wam, że jak na męski płaszcz, to naprawdę jest cena spoko. I jemu będzie pasować, bo ja Wam chyba nawet nie mówiłam. W tamtym tygodniu kupiłam Andrzej buty, takie skórzane... brązowe na jego urodziny, więc będzie miał. A jak byliśmy w Primarku, to ja potrzebowałam dla siebie stanika i bielizny obciskującej, żeby po prostu pod tą skórką, wiecie, wszystko było tak, nawet nie żeby mnie wyszczupliło, ale żeby mi tak wszystko, wiecie, zabrało. I nie mogłam się powstrzymać i kupiłam bluzę. Wiecie, że ja od dłuższego czasu pluję na bluzy, ale u nas w Ciuchlandach nie ma tych bluz. Jutro przejdę się, jak będę miała czas i może zobaczę, czy jakieś są, ale no jest jak jest. Ale strasznie mi się spodobała ta bluza. Wzięłam ją w rozmiarze L, bo jeżeli chodzi o bluzę, ja lubię szerokie. Ona jest, nie jest jakaś super gruba i jest szara. Ostatnio mam fazę na szary kolor z kapturem. I powiem Wam, że cena jak na bluzę Disneya była całkiem spoko, bo... 11 funtów, to naprawdę dobra cena. No i mam tutaj bluzę z myszką Miki. Mam właśnie bieliznę 5 funtów w rozmiarze L, bo L-ka jest 14-16. Jak Andrena nie mówi, granny pants na te majtki obciskujące. Stanik, który wybrałam pod sukienkę, 10 funtów. I to jest taki stanik, o, czekajcie, żeby to ładnie Wam pokazać, o. Przepiękny moim zdaniem. Uwielbiam takie staniki. Jednak wiecie, jak ktoś ma takie melony jak ja, bo to nie są piersi, to są melony, to jednak bardzo ładnie, jak one są tak podniesione, ładnie jak w gorsecie. Moim zdaniem za dyszkę taki stanik to jest naprawdę fajna cena. Jedną parę leginsów za 3 funty, bo leginsów nigdy za mało. Rajstopy jedne, ciałowe za 3. Jeden kabel za 3,50, bo potrzebuję do mojego batery powerbank. Skarpety, bo u mnie przy każdym praniu dużo skarpet idzie do kosza. Jak już się coś z nimi dzieje, to ja wiecie, do kosza. 2,50. Andrzej sobie wziął 3 pary majtów, 8,50. I nail polish remover do moich paznokci. No i słuchajcie, takie moje zakupy. Było dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy w Primarku na promocji. Ale to były rzeczy letnie i ja już przeszłam trochę z tym, że wiecie, letnie ciuchy będę kupować w zimie, to już nie jest dla mnie. Nie wiem, czy ja schudnę, czy ja przytyję, nie chcę mi się tego trzymać w domu, więc po prostu nawet nie patrzyłam. Patrzyłam bardziej na zimowe rzeczy, na przecenę, bluzy, nie bluzy, ale nie było żadnych bluz na przecenach, nawet takich, wiecie, basicowych. Na męskim dziale, gdzie ja lubię kupować bluzy, zawsze w Primarku były promki, a teraz nie było nic. Na męskim dziale nic nie było na promocjach, także sobie darowałam. I... fajne rzeczy świąteczne są w Primarku, ale na razie muszę sobie dać na wstrzymanie, jednak dzisiaj troszeczkę wydaliśmy, jutro mamy tą imprezę, także nie jesteśmy jakby w posiadaniu takich teraz pieniędzy, żeby tak sobie, o wiecie, jeszcze kupować rzeczy na święta, ale jeszcze jest czas, dopiero jest początek listopada, może wygram w totolotka, zostanę milionerem i wtedy kupię więcej. No i co? Kolejna świeczka, słuchajcie, mi się wypaliła, bo teraz palę częściej, nawet teraz mam wszystko zapalone. No to jest z tych tanich świeczek. Praktycznie w ogóle nie pachniała i słuchajcie, jestem rozczarowaną tą z tej samej firmy. Ja jej chyba kupiłam w The Ranch, bo tu w ogóle nie ma tego. Próbowałam podpalić tego knytka i nie ma, także świeczka jest do kosza. A szkoda, ale no jest jak jest. I coś Wam chciałam jeszcze powiedzieć, bardzo mało książki dzisiaj przeczytam, dlatego jak się skończę z Wami mówić, zmywam makijaż, robię herbatę, montuję tego vloga i po prostu siadam i półtora godziny nie odchodzę od książki, zobaczymy jak to wyjdzie. O, ta piłka, słuchajcie, co Wam mówiłam, miałam Wam pokazać, dobrze, że mi teraz Buster przyniósł, widzicie? I ma tu taką czapeczkę i one są w TK Maxx za 4,99. Proszę, kochanie.
i coś wam miałam powiedzieć. A słuchajcie, napisała do mnie jedna z was, Karolina, że kupiła mi kalendarz. Słuchajcie, kalendarz mój z herbatkami, które tak mi się marzyły już od tamtego roku i że jutro mi wyślę. Także mega miłe i w ogóle, kochana, chciałabym ci tutaj podziękować, bo wiem, że mnie oglądasz. Oczywiście chciałam przelać pieniążki, ale kochana się nie zgodziła, powiedziała, że po prostu chce, żebym nagrywała. Także jest to mega, mega miłe. Dziękuję bardzo. Wiecie co, ten kalendarz to mi taką radość sprawił, jakby mi ktoś tutaj postawił, nie wiem, jakiś drugi prezent, przysięgam wam, że komuś się chce kupić i mi jeszcze to wysłać to do Anglii. To jest dla mnie po prostu niesamowite, naprawdę niesamowite, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi o makijaż, widzicie, nic się z nim nie dzieje, ja go zrobiłam o godzinie 9, a jest godzina prawie 9, także 12 godzin, makijaż wygląda tak. Paletka Be Perfect za 10 funtów, także no jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Ja się z wami żegnam, słuchajcie, jutro impreza, za 2 dni zobaczycie vloga, jak wyglądam. Chciałabym zrobić dość mocny makijaż, taki ostry, no bo wiecie, jednak mam te włosy, tak, do tego będę miała czarną, skórzaną sukienkę, także długie kozaki, także taki wygląd trochę zobowiązuje do ostrzejszego makijażu, ale właśnie nie kolorowego, tylko coś bordo, czerwony, fiolet mocny, coś takiego mi chodzi w głowie, więc zobaczymy oczywiście, co wyjdzie. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję za wszystkie kciuki w górę i w dół też, chociaż ostatnio w ogóle ich nie ma, nie wiem dlaczego. I za wszystkie komentarze, i te miłe, i te niemiłe. Dziękuję, że jesteście i widzimy się za 2 dni. Buziaki, pa, pa, pa. Nie mogę wyłączyć.